Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam 5 ćwiczeń oddechowych dla Waszych dzieci. Zapraszam na film. Kochani, pierwsze ćwiczenie, najprostsze, z wykorzystaniem piórka. Jeśli macie jakieś takie pióreczko w domu, to słuchajcie, bardzo fajna forma zabawy, ćwiczenia właśnie oddechowego, aby dziecko dmuchało piórko, aby jak najwyżej i najdłużej utrzymać go w powietrzu. No to próbujemy. Teraz ćwiczenie numer 2. Do tego wykorzystamy, słuchajcie, słomkę, tylko słomka jest za długa. Musiałam przeciąć ją na pół i przygotowałam, słuchajcie, taką pszczółkę. Zrobiłam, słuchajcie, rulonik z karteczki i jedną stronę tego ruloniku zakleiłam. Następnie wycięłam, zobaczcie, kształt takiej pszczółki. Narysowałam na niej paski i oczy. Wycięłam skrzydełka, dokleiłam, a następnie całą tą pszczółkę przykleiłam właśnie do tego ruloniku, a z drugiej strony, zobaczcie, macie miejsce po to, żeby włożyć słomkę. I teraz wkładam słomkę tutaj właśnie do tej i dmucham. I nasza pszczółka pofrunęła. Jeszcze raz Wam pokażę. Zobaczcie. I możecie, słuchajcie, zrobić zawody, która pszczółka najdalej poleci. I już jest bardzo fajna zabawa z Waszymi dziećmi. I dzięki temu, że z jednej strony, słuchajcie, mamy zaklejony ten rulonik, pszczółka właśnie dlatego dmuchając słomką tutaj właśnie w ten rulonik, pszczółka dlatego nam się odrywa od słomki i leci. Inaczej powietrze wylatywało, gdybyśmy nie zakleili z tej strony, powietrze by nam wyleciało przez słomkę i pszczółka niestety by nam nie odfrunęła. Ćwiczenie numer 3. Teraz do tego ćwiczenia, słuchajcie, wykorzystałam kubeczek papierowy, wykorzystałam do tego rękawiczkę taką zwykłą, rękawiczkę taką gumową, bardziej lateksową, gumkę recepturkę, założyłam rękawiczkę na kubek i przykryłam gumką recepturką, zobaczcie, tak żeby mi rękawiczka nie spadła. Następnie na tą rękawiczkę nakleiłam kwiatuszki, na każdy paluszek oddzielny, zobaczcie, kwiatuszek. I z jednej strony kubeczka musiałam zrobić dziurkę. I teraz w tą dziurkę właśnie włożę, słuchajcie, słomkę. Odwrotnie. Tu już słomki nie obcinałam. I teraz zobaczcie, co się będzie działo. I teraz dmucham. Ta-da! Zobaczcie, jaki powstał nam piękny kwiatuszek. Ćwiczenie numer 4. Teraz, kochani, do tego ćwiczenia potrzebujemy kartki, może być A4, obojętnie zresztą jaki format. Potrzebujemy farby i potrzebujemy oczywiście troszeczkę wody i pędzelka. I teraz moczę pędzelek w farbie, w wodzie, a teraz w farbie. Trochę jeszcze moczę w wodzie. I stawiam, słuchajcie, takie kropki. I teraz za pomocą słomki dmucham właśnie w te kropeczki.
i powstał mi taki abstrakcyjny obrazek. I ćwiczenie, kochani, ostatnie, numer 5. Przygotowałam, słuchajcie, taką żabkę. Tutaj już jednak trochę potrzebowałam czasu, żeby wykonać taką żabkę. I teraz co potrzebowałam? Potrzebowałam taki pojemnik, słuchajcie, styropianowy, który pomalowałam farbą zieloną, a w środku, zobaczcie, czerwoną farbą. I w środku znajduje się woreczek foliowy, a w tym woreczku jest umieszczona rurka, słomka. I z tyłu zrobiłam dziurkę, włożyłam do niej słomkę, nakleiłam, słuchajcie, oczy i łapki. I teraz zobaczcie, co ta nasza żabka będzie robiła. Dmuchamy w tą słomkę. I żabka nam otwiera buzię. Kochani, dzisiaj pokazałam Wam tylko 5, słuchajcie, ćwiczeń oddechowych, ale te ćwiczenia oddechowe są bardzo ważne dla rozwoju mowy Waszych dzieci. Także jeśli Wasze dzieci od samego początku zaczną ćwiczyć prostymi ćwiczeniami oddechowymi, zaczniecie wprowadzać i uczyć prawidłowego oddechu, to później wspaniale mowa się rozwinie. A na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapeczki w górę. Czekam oczywiście na subskrypcję oraz piszcie mi komentarze, czy podobały Wam się dzisiaj moje propozycje ćwiczeń, zabaw oddechowych. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!